Katarzyna Ogórek, dyrektor Szkoły Podstawowej Chocińska. W szkole jest miejsce na 7 klas, z tym, żeby klasy były kilkunastoosobowe, nie większe. Szkoła jest różnorodna, ale nie chodzi tylko o talenty dzieci i ich możliwości, ale także o całą strukturę społeczną. Mamy dzieci lekarzy, prawników, artystów. Część dzieci jest w domu dziecka, część dzieci jest niepełnosprawna. Mamy dzieci z orzeczeniami, dzieci, które są u nas na stypendiach. Kameralność w szkole daje to, że się wszyscy znamy. Dzieci czują się bezpiecznie, wiedzą, kto jak się nazywa, kto czego uczy, kto jest czyim rodzicem. My wiemy, kto jest czyim ojcem, matką, które dziecko kogo zna i jakie jest. Zależy nam na tym, żeby parasol ochronny, który daje kameralna szkoła, nie był parasolem, jeśli chodzi o relacje społeczne między dziećmi. Chcemy, żeby dzieci były z różnych środowisk, żeby przychodziły tu ze swoimi problemami, ze swoimi zwyczajami i tak naprawdę budowały coś zupełnie od nowa i coś nowego. Dzięki temu uczymy się tolerancji, dzięki temu poznajemy inne sposoby życia, inne priorytety rodziców, bo to wszystko widać, to wszystko dzieci przynoszą ze sobą z domów. Nie jesteśmy szkołą, która jest skierowana tylko na edukację rozumianą jako rozwój intelektu dziecka. Uważamy, że szkoła podstawowa jest czasem, kiedy musimy dać fundament do reszty życia człowieka. Chcemy, żeby uczeń, który kończy naszą szkołę, rozwijał się równocześnie, nie tylko poznawał alfabet, poznawał litery, cyfry, poznawał literaturę, ale poznawał samego siebie, swoje możliwości, doskonalił się w relacjach z innymi ludźmi, ale także doskonalił się na przykład w sposobie pracy, to znaczy, żeby zaczynał rzeczy i kończył je, żeby wkładał całego siebie w rzecz, w którą robi, żeby był pogodzony też sam z sobą i potrafił już pod koniec szkoły podstawowej odnaleźć to, co tak naprawdę jego interesuje i co w życiu chciałby iść i w którym kierunku, co chciałby robić. Nie mam ambicji związanych z rankingami. Z tego też powodu nie prowadzimy selekcji dzieci już na samym początku, ze względu na to, jak one zdadzą test, ponieważ to bardzo łatwo przewidzieć, które dzieci, mając lat 6, napiszą doskonale test w klasie 6. My takiej selekcji nie robimy, między innymi dlatego, że staramy się, żeby była tutaj różnorodna struktura społeczna, ale też dlatego, że uważamy, że test jest bardzo iluzorycznym sukcesem. To jest tak, że osoby, które świetnie zdadzą test, niekoniecznie nie dość, że poradzą sobie dalej w życiu, co w ogóle są osobami dobrze ze sobą się czującymi, dobrze wykształconymi, które wiedzą, czego chcą od życia, a to dla nas jest dużo ważniejsze. Nasi uczniowie dostają się do gimnazjów, ponieważ jeżeli chcą czegoś, to potrafią to zrobić. I my do tego dążymy. Uczeń zaczynający klasę 6 tak naprawdę musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czego on chce, do jakiego chce iść do gimnazjum. I doskonale sobie zdaje sprawę, żeby pójść do dobrego gimnazjum, musi włożyć w to bardzo wiele pracy. I większość z nich po prostu przy wsparciu nauczycieli, rodziców i nas wszystkich jest w stanie zdać test, wykorzystując wszystkie swoje możliwości. Ma przecież ocalić swoje życie i uniknąć kary. Kiedy poszukiwałam nauczycieli do szkoły, szukałam osób, które lubią dzieci, potrafią dostrzegać różnice, jakie się pojawiają w dzieciach z każdym kolejnym pokoleniem, bo dzieci się zmieniają, czyli szukałam nauczycieli, którzy podążają za dzieckiem, za zmianami i wyzwaniami, które dają nam współczesne czasy, ale też nauczycieli, którzy uwielbiają swoją pracę. Siedzą w niej, zajmują się dziećmi, chcą to robić i to jest ich całe życie. Nazywam się Marzena Bubień. Jestem nauczycielem od dawien dawna. W tej chwili uczę przyrody i historii. Przyszłam do tej szkoły, dlatego że daje mi ona szansę na swobodną pracę, na to, żebym mogła realizować taki sposób nauczania, jaki uważam za najpiękniejszy i najlepszy dla dzieci. Tak, żebym ja miała poczucie, że dzieje się coś niezwykle pięknego i żebym mogła tym obdarować dzieci.
Patrycja Zdrojewska, jestem wychowawcą klasy drugiej, oprócz tego w szkole na Chocińskiej prowadzę zajęcia z prac ręcznych. Dlaczego zdecydowałam się uczyć w tej szkole? No, jakby tutaj żeśmy stworzyły sobie miejsce wspólnie, gdzie pracujemy, jesteśmy my dla dzieci, nie dzieci dla nas, tylko my dla dzieci. To dziecko jest jakby centrum i my, jakby nasza praca polega na tym, że całe myślenie jest skoncentrowane na dzieciach. Nasze pomysły, realizacja naszych programów, jakby działania ma być po to, żeby dać dzieciom, wskazać drogę albo dać możliwość, żeby dzieci zauważyły drogę, miały możliwość wyborów, miały odwagę do po prostu podejmowania działań, tak? Czy one wyjdą, czy nie wyjdą, to nie jest ważne. Żeby wiedziały, że mogą same na siebie liczyć. I ta szkoła nas nie ogranicza, nas jako nauczycieli i dzieci też nie ogranicza do pracy. W tej szkole nie pracują same kobiety. Jest to duży plus nie tylko dla nas, mężczyzn, kobiet, ale także dla dzieciaków, z którymi pracujemy. Ja nazywam się Patryk Szpajzer. Zajmuję się tutaj zajęciami dodatkowymi. Jestem wychowawcą świetlicy, ale także wspomagam pracę nauczycieli w pierwszej klasie. Oprócz mnie pracuje pan Daniel. Daniel zajmuje się zajęciami sportowymi, prowadzi WF. Jest także pan Damian, odpowiedzialny za zajęcia muzyczne. Karol, sport również. Jest Hubert, który jest psychologiem u nas w szkole. A także Grajan, który jest odpowiedzialny za naukę angielskiego w wyższych klasach. Warto wspomnieć, że Daniel, który jest fanem piłki nożnej, często ma tutaj takie małe zajęcia sportowe z dziećmi, również jest z Hiszpanii, z Vigo i prowadzi tutaj w klasach starszych naukę języka hiszpańskiego, więc jest taka zgrana paczka kilku facetów, jest nam dobrze. Nauczyciele w tej szkole uczą przez praktykę, czyli przez działanie. Uważamy, że na poziomie szkoły podstawowej wszystko musi iść z życia. Dzieci muszą wiedzieć, po co się uczą, dlaczego i w ogóle do czego im się to coś przyda. Jeżeli nie czujemy, że nauka jest sensowna, to po prostu nie dość, że nie sprawia przyjemności, to jest mało efektywna. Stąd wiele rzeczy dzieje się przez ruch, zabawę, działanie, to co jest najbliższe dziecku w tym wieku. Ułamki są częścią naszego życia, po prostu są i tak naprawdę dzieci doskonale wiedzą, czym są ułamki i można je albo bardzo utrudnić i w ogóle nikt nie wie, co z nimi zrobić, wprowadzając od razu zapis, albo wyciągnąć im wiedzę, które już mają i umiejętności, które już mają. Czyli nauczyciele, zanim w ogóle pojawia się hasło ułamki, najpierw z dziećmi różne rzeczy dzielą, gotują, pieką. Nauczyciel muzyki równolegle wprowadza nuty, pełną nutę, ćwierć nutę, pół nutę. I zaczynamy używać tych terminów, czyli pół, ćwierć, jedna ósma, jedna druga, wymiennie. Kiedy dzieci już się oswoją i z hasłami, i z terminami, to tak naprawdę dopiero pojawia się zapis na tablicy, jedna druga, dopiero wtedy rysujemy to koło na tablicy, dzielimy je na pół, pokazujemy, to jest jedna druga, to jest jedna druga. Większość dzieci uważa, że po prostu to jest coś tak prostego i łatwego, bo matematyka w ogóle na poziomie szkoły podstawowej jest rzeczą bardzo, bardzo związaną z rzeczywistością i z tym, czego możemy dotknąć i z czym możemy działać. Zachwyt światem to jest z jednej strony metoda. To jest tak, że dzieci są tak chętne i ciekawe świata, że my, żeby to podtrzymać, musimy je zachwycać światem. Przede wszystkim nauczyciel jest zachwycony światem, jest zachwycony odkrywaniem codziennie czegoś nowego. Jeżeli nauczyciel jest przejęty tym, co robi, widzi sens tego, co robi i jest ważne, to ta postawa przekłada się na dzieci. Przekłada się na ich zainteresowanie światem, na uwagę na to, co mówią inni, co robią inni. Ten zachwyt światem, to nie chodzi tylko o świat przyrodniczy, to chodzi o w ogóle rzeczywistość wokół nas, taką społeczną też, artystyczną, o wszystko i uważność nad światem i obserwację świata. Plan dnia w szkole na Chocińskiej jest trochę inny niż w innych szkołach. Jest to związane z tym, jak pracuje
umysł dziecka, jakie są jego możliwości i potrzeby. Czyli zaczynamy nie za wcześnie, 8:30, żeby dzieci były już w miarę obudzone. O 8:30 zaczynamy też tak naprawdę od pobudki. Czyli mając świadomość tego, że to są małe dzieci, one przychodzą do nas z różnymi wydarzeniami ze swoich domów, z różnym początkiem dnia, z tym, że nie miały siły wstać, w tym, że mama była wściekła, bo po prostu już i tak była spóźniona. Więc pierwsze pół godziny, 15-20 minut, w zależności od wieku klasy, jest to czas, gdzie dzieci wspólnie grają, wspólnie śpiewają. Muzyka na przykład na początku dnia jest tym czymś, co buduje nam klasę i sprawia, że dzieci mogą, są gotowe do pracy, buduje nam społeczność, grupy i grunt do tego, żeby zacząć naukę. Chcemy, żeby dzieci miały taką szansę poczuć się z nami dobrze, wprowadzić atmosferę do działania i do nauki. Więc pierwsze 20 minut, wszystkie elementy, które się pojawiają edukacyjne, są związane z ruchem i z muzyką. Dzieci w tym czasie wspólnie, churalnie różne rzeczy robią, wspólnie tupią, śpiewają, grają. I zaczynamy od zajęć blokowych. Półtorej godziny, czyli dwie połączone 45-minutowe lekcje. I tutaj wprowadzamy główny temat dnia. Ten blok przez 3 tygodnie jest w tym samym temacie. Czyli na przykład przez 3 tygodnie dzieci poznają historię starożytną albo wchodzą w świat ułamków. Służy to budowaniu uwagi i zainteresowaniu tym konkretnym tematem. To nie jest tak, że da się z dziećmi pracować nad jakimś temacie 45 minut, a po drugich 45 minutach przejść i zaangażować ich w pełni na temat pantofelka, mimo że wcześniej rozmawialiśmy o właśnie historii starożytnej. Ten blok też służy temu, żeby poza suchymi faktami pojawiło się wiele elementów, które pomagają przeżyć temat. Czyli już trzymając się tematu historii starożytnej, jedno to jest rozważenie, kto tam żył, co robił, odniesienie historii do życia jednostkowego. Z drugiej strony jest tam czas na zaśpiewanie czegoś, co jest związane z danym tematem. Jest czas na opowiedzenie mitu, jest czas na elementy muzyczne, na obrazy, na sztukę. Na wszystko, żeby jak najbliżej przybliżyć czas, który jest tak odległy i tak dla dzieci nierzeczywisty, bo miał miejsce parę tysięcy lat temu. Czasami jest tak, że dobieramy treści albo prezentujemy na przykład osoby, co najlepiej widać przy osobach. Jeżeli mówimy o jakiejś ważnej w historii osoby, czasami wybieramy kogoś innego ze względu na to, że uważamy, że tej klasie jest potrzebny inny przykład. Po 1,5-godzinnym bloku zaczyna się długa przerwa, 20 minut. Wszyscy uczniowie wychodzą na podwórko, odświeżają się, biegają, skaczą. Potem mamy 45-minutowe lekcje i to są lekcje, które wymagają powtarzania, utrwalania i jeszcze dużo pracy intelektualnej. Te wszystkie zajęcia mamy do obiadu. Po przerwie obiadowej wszystkie lekcje, które następują, są lekcjami wydechu, refleksyjnymi albo artystycznymi. Muzyka, plastyka, prace ręczne, malowanie, sport. Ministerstwo wychodzi naprzeciw naszym różnym pomysłom. Zmiany, które się pojawiły, tak naprawdę wspierają to, co my chcemy robić. Podstawa programowa jest naprawdę ogólna, daje bardzo dużą możliwość autorskiego potraktowania programów. Aktualna podstawa programowa określa umiejętności dziecka na koniec 3 klasy, nie na koniec każdego roku, więc nauczyciel ma możliwość przerzucania i przesuwania różnych rzeczy. Też ministerstwo samo zaproponowało, żeby wyjść z ram 45-minutowych od tego roku w edukacji wczesnoszkolnej. I dla nas jest to już codzienność. Regulowanie tematu i aktywności dziecka do tego, w jakim on jest stanie i co chce robić teraz. Pierwsza długa lekcja jest po to, żeby te dzieci naprawdę zebrać. Ta część rytmiczna jest taka, żeby powiedzieć dzień dobry, obudź się, masz swoje rączki i nóżki, halo, jesteśmy razem. Potem jest ta część i to jest po to, żeby dzieci autentycznie mogły uczestniczyć w tej merytorycznej części, tej niejako najważniejszej, gdzie rzeczywiście coś poznajemy, ale też tworzymy dużo w tej części, bo dowiaduję się, a potem przetwarzam to i wyrażam to. Mogę wyrazić to rysunkiem,
językiem, mogę wyrazić to opowieścią, mogę wyrazić to scenami, gestem. A potem jest ta część narracyjna, która może nie jest tak doceniana, ale jest niezwykle piękna, dlatego że to są opowieści zaczerpnięte ze skarbnicy jakby cywilizacji naszej, nie tylko naszej, bo to jest na przykład opowieści o bogach wikingów, potem będą opowieści o greckich bogach i herosach, a potem będziemy szli dalej z opowieściami. W centrum naszej pracy jest dziecko. Plan lekcji jest dostosowany do potrzeb dzieci, nauczyciele są wybierani pod kątem dzieci, także treści, które nauczyciele wybierają, patrzą najpierw na klasę. Tak naprawdę większość nauczycieli najchętniej pracowała bez podręczników przez pierwsze 3 lata i w zamian za to robiła swoje własne podręczniki z dziećmi, bo też uważam, że materiały, które dzieci przygotowują, są dla nich lepsze, one też uczą ich różnych rzeczy. Danie dzieciom najlepszego podręcznika nie sprawi, że one będą umiały wszystko to, co w tym podręczniku jest. Myślę, że nam bliżej jest do oceniania kształtującego i oceniania, które daje wskazówki, daje możliwość popełniania błędów, bo dla nas też szkoła jest miejscem, gdzie dziecko ma przychodzić i popełniać błędy i na tych błędach się uczyć. Tradycyjna ocena sprawia, że dziecko chce być zawsze bezbłędne. Nie daje sobie też takiej możliwości na poprawę, korekcję tego, co zrobiło źle. Stopnie są stawiane od klasy 4. Tutaj nauczyciele mają dowolność. Część z nich stawia je rzeczywiście w miarę regularnie. Część nauczycieli stawia je pod koniec swojego 3-tygodniowego bloku. Część nauczycieli daje konkretne zadania na konkretne stopnie. Nie jest to dla nas główny element motywujący do pracy i to też nie jest forma dialogu z rodzicami. Nie chcemy, żeby nasz dialog z rodzicami o dzieciach zaczynał się od ocen cyfrowych i żeby był też zakończeniem tego dialogu. Jak pracujemy z 6-latkami? 6-latki są młodsze niż 7-latki i zauważamy te różnice. Najpierw chcemy, żeby dzieci poczuły się tu bezpiecznie, żeby poznały reguły i zasady, czym różni się szkoła od przedszkola. Chcę, żeby to było łagodne i żeby dzieciom szkoła nie kojarzyła się z przymusem, ciężką pracą i nieprzyjemnościami. Chcemy zachować tę świeżość i radość, z jaką one przychodzą, uwzględniając to, że nie potrafią się jeszcze tak długo skupić, ani pracować w systemie tradycyjnych 45-minutowych lekcji. Z 6-latkami mamy bardzo dużo gier, zabaw, biegania, skakania, śpiewania, dużo malowania i do każdej z tych rzeczy nauczyciel przykłada wagę, jakby to były najważniejsze rzeczy na świecie. Żebyśmy w ten sposób zaczęli uczyć dzieci sposobów pracy, tego, że uczymy się tutaj wszyscy wspólnie, w ciszy, powoli, wkładamy całe serce w to, co robimy, a tak naprawdę stricte naukę, jaką zaczynają szkoły inne od 1 września, my przesuwamy na moment, kiedy dzieci są gotowe. Czyli siedzenie w ławkach i podręczniki pojawiają się dosyć późno. W pierwszej klasie, kiedy dzieci przychodzą i chcą poznawać świat, są chętne do nauki i w ogóle do bycia w szkole, są tak naprawdę otwarte na to, co nauczyciel im zaprezentuje i wchodzą w całości w to, co im proponujemy. Na przykład nauka języka angielskiego wygląda tak, że dzieci bawią się po angielsku, rysują, a nauka sama przychodzi po prostu przy okazji. Jeżeli chodzi o naukę liter, czy naukę cyfr w klasie pierwszej, jak my to robimy przez działanie i przez życie? Literze A poświęcamy cały dzień i co robimy z tą literą? Biegamy kształt tej litery. Szukamy pomysłów na tę literę wokół nas, w życiu. Tak naprawdę sam zapis litery będzie na samym końcu. Najpierw dzieci ją kreśliły w powietrzu, tupały, chodząc za nauczycielem, nie wiedząc tak naprawdę często na początku, co robią. One same to odkrywają, bo już oczywiście znają te litery wcześniej. Rozmawiają o tym, że co my tutaj mamy, co zaczyna się w klasie na literę A. Dzieci przynoszą nauczycielowi rzeczy, które znajdą na literę A. Wielu nauczycieli, kiedy wprowadza literę, opowiada baśń, w której się pojawia ta litera A.
Część nauczycieli ma przez pierwszą klasę taki cały cykl baśni, że jest dwójka dzieci krasnoludków, którzy wędrują przez krainę i tam po kolei poznają każdą z liczb. Trochę to zależy od nauczyciela i jego sposobów pracy i tego, co mu jest najbliższe. Trochę zależy od klasy, na którą trafiliśmy, bo nie wszystkie klasy najpierw będą słuchać. Wiele klas najpierw chce podziałać i upiec tę literę A i zrobić ciasto i każdy upiecze sobie swoją literkę A. Więc ciężko powiedzieć, że mamy jakiś gotowy model, że każdy robi to dokładnie tak samo. Każdy robi to inaczej i dostosowuje to do dzieci, plus też do siebie. Tak naprawdę ta metoda zawsze musi wynikać z tego, co nauczycielowi jest bliskie i co zrobi z pasją i z radością. Zajęcia artystyczne, które mają miejsce po przerwie obiadowej, są dla nas niezwykle istotne. W młodszych klasach myślę, że to jest oczywiste, we wszystkich tradycyjnych programach jest wiele zajęć artystycznych. W starszych klasach jest to dla nas ważne, po pierwsze dlatego, że pogłębia zrozumienie i przeżycie tematu z lekcji głównej, czyli z tych projektów, które mamy o poranku. Z drugiej strony pracujemy nad umiejętnościami dzieci ekspresji. Przy zajęciach artystycznych dzieci też pracują nad współpracą, pracują nad radzeniem sobie z różnymi emocjami. Z naszego doświadczenia też wynika, że dzieci, które wchodzą w okres dojrzewania, forma artystyczna jest formą, która im niezwykle pomaga w pozbieraniu się z samym sobą. Ponieważ jest to czas, kiedy im jest dużo trudniej komunikować się ze światem, dużo trudniej komunikować z dorosłymi. Natomiast ta forma artystyczna jest bezpieczną formą poszukiwania i pokazywania nam dorosłym też różnych rzeczy, siebie samego. Tak naprawdę te prace ręczne to są pewnym z elementów naszej edukacji. One oczywiście mają taki element artystyczny i to absolutnie jest bezsprzeczne i one gdzieś rozwijają tą naturę artystyczną, absolutnie wspomagają małą motorykę, czyli całą bazę tego, na czym małe dziecko powinno pracować. Lateralizacja, prawa, lewa, prawda? To wszystko się bilansuje przy na przykład robieniu na drutach, ale w każdej kolejnej klasie robimy dużo innych rzeczy, jak tkamy, haftujemy, no potem przechodzimy do szycia, co już jest no, rzeczywiście takim wyzwaniem dla nich. Jesteśmy szkołą neutralną światopoglądowo, to znaczy w szkole mamy nauczanie religii katolickiej. W szkole jest etyka, prowadzi ją polonistka aktualnie, czyli osoba świecka. Religii uczy zgodnie z konkordatem osoba przysłana do nas przez proboszcza posiadający misję od biskupa. Jesteśmy także otwarci na organizację zajęć religijnych z innych religii, jeżeli pojawia się grupa osób, większa grupa osób innego wyznania. Zespół Szkół Bednarska był współzałożycielem szkoły na samym początku istnienia szkoły. Posiadamy umowę rekomendacyjną. Oznacza to, że uczniowie naszej szkoły, którzy chcą starać się o kontynuację nauki w którymś z trzech gimnazjów Zespołu Szkół Bednarska, składają taki wniosek o rekomendację. Rekomendacja nie jest z automatu, ale jest niezależna od ocen i od wyników egzaminów. Rekomendacja jest to opowieść naszych nauczycieli i pytania nauczycieli ze szkół, z gimnazjów bednarskiej o dziecku. Szukamy, patrzymy, które miejsce tak naprawdę, która z tych szkół byłaby najlepsza dla tych dzieci. Jeżeli dziecko otrzymuje rekomendację, oznacza to, że jest przyjęte do szkół bez egzaminów, bez patrzenia na świadectwo i testy. Najfajniejsze to, że tutaj jest tak kameralnie i że nie ma dużo dzieci. No bo jest miła, dosyć mała i taka przytulna. Ja uważam, że w szkole najfajniejsze jest to, że wszyscy się lubią praktycznie. To nie jest taka jakaś wielka szkoła, więc to jest taka jedna wielka rodzina. Nauczyciele lubią dzieci, dzieci lubią nauczycieli i to jest moim zdaniem najfajniejsze w tej szkole. Lubię najbardziej przyrodę i oczywiście przerwy i WF. Lubię grać w piłkę i czasem też grać w hokeja. A ty? A ja lubię
tej szkole, że jest boisko do piłki, że jest, są fajni nauczyciele i już. W szkole najbardziej lubię chyba polski i przyrodę. Lubię polski, bo mamy świetną panią od polskiego. Na przyrodzie mamy dużo ciekawych rzeczy, nasza pani świetnie opowiada i przyroda jest taką, nie wiem jak to powiedzieć, taką, nie umiem tego ująć. Jest świetna. Mam fajne koleżanki. Czasem razem odrobimy lekcje albo wymyślamy różne zabawy. W szkole uczymy się na pewno polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i jest dodatkowo chiński. Co idzie? Hola! Goodbye! Pa!